W listopadzie 2017 roku Kowalski walczył z Łazarzem w Białogardzie. Wtedy lepszy okazał się zawodnik gospodarzy. Od tamtego czasu Kowalski trzykrotnie wygrywał swoje pojedynki. Raz walkę przegrał. Rekord PEN 2-0. To wszystko w ciągu ostatnich 14 miesięcy. Także pasta jest, forma jest. Kowalski z zawodnika, który był jednym z wielu w kategorii 9-3. Za moment może być mistrzem federacji PEN w kategorii półciężkiej. Widzieliśmy walkę na wyniszczenie w pierwszej rundzie podczas gali PEN 25. To było starcie z Rafałem Kijańczukiem. Podczas gali PEN 27, tam bój na pełnym dystansie z Wojtkiem Januszem. Jedna z najlepszych walk jak do tej pory w 2020 roku. Także emocje gwarantowane. My prowadzimy dzisiaj media, trening i Twitter dzięki gościnności restauracji Ogrody Wisła. Po raz drugi zawitaliśmy tutaj na Wisłę, obok Stadion Narodowy. Także dziękujemy bardzo za możliwość zorganizowania tego wydarzenia właśnie w tym wyjątkowym miejscu. Sponsorem tytułarnym gali PEN 29 Lotus Fight Night jest grupa Lotos. Grupa Energa jest sponsorem również gali PEN 29. Także dziękujemy za wsparcie naszych sponsorów, bez których organizowanie takich wydarzeń na pewno by nie było możliwe. Dziękujemy bardzo za, szczególnie za tą końcóweczkę, bo to tylko pokazuje, że jest nastawienie bojowe. Mam wrażenie, że niektórzy te obowiązki medialne traktują, a taki mus troszeczkę przed tym, co się wydarzy tutaj. Chyba troszeczkę energii było w to włożone. To dobrze, nastawienie jest bojowe, bo mam wrażenie, że osobą, która najbardziej chce udowodnić samemu sobie po strudzie, jesteś właśnie ty. Tak jest? Zresztą bardzo długo się przygotowałem do tej walki. Bardzo dużo wyrzeczeń. Ciężko, bardzo dużo mnie to kosztowało wyrzeczeń. Wszystkiego poświęciłem się. I mam nadzieję, że nie zawiodę i zdobędę tą walkę w strudzie. Ostróda to jest wasze miejsce. Przed rokiem pokazaliście i ty, i Adrian, i Krystian, że no u siebie jesteście bardzo niegościnnie, wygrywacie te pojedynki. Tu też jest taka troszeczkę presja, że u siebie to po prostu nie wypada przegrać, że u siebie trzeba pokazać się z dobrej strony, bo wielu waszych przyjaciół, rodziny, to te wszystkie osoby będą po prostu obecne podczas sobotniego wydarzenia i będą liczyły na to, że to wy wygracie. To presja jest w każdej walce, ale tutaj wydaje mi się, że akurat ściany będą mi sprzyjały i będę miał mniejszą presję.